Witam wszystkich bardzo serdecznie w wideokursie poświęconym automatyzacji testów na urządzeniach z systemem Android. Ten wideokurs jest niejako rozszerzeniem poprzedniego wideokursu, który dotyczył automatyzacji testów przy użyciu selenium. To jest oczywiście taka informacja na. Daną chwilę oczywiście, i będę chciał tutaj w tym wideokursie pokazać, jak wykonywać testy automatyczne, zarówno stron internetowych, jak i aplikacji, właśnie pisanych na Android. Wcześniej tego nie robiliśmy, wcześniej koncentrowaliśmy się tylko i wyłącznie na stronach internetowych i to tylko i wyłącznie było na desktopie. Także zobaczmy, co nas czeka w tym kursie. Przede wszystkim do tego kursu będziemy wykorzystywać takie narzędzie, które nazywa się API. To narzędzie będzie nam potrzebne do wykonywania właśnie tych testów. I co to jest to narzędzie? Więc jest to takie narzędzie open sourceowe, czyli możesz z tego korzystać oczywiście zupełnie za darmo. Do automatyzowania testów na urządzeniach mobilnych. I tu oczywiście możesz automatyzować testy aplikacji, pisanych właśnie na. System Android, czy właśnie stron internetowych, ale to również działa tutaj na yy, iOS. -y. Ale ważna uwaga: w tym wideokursie skupię się tylko i wyłącznie na systemie Android. Także chciałem że, po prostu to powiedzieć, żeby było to dla Ciebie jasne. Yy, teraz, jak wygląda taka architektura yy, tego, oto narzędzia. A więc tak. To jest oczywiście bardzo prosty rysunek, ale myślę, że przedstawia on wszystkie najważniejsze informacje. E, tutaj mamy Selenium Web Driver, C-Sharp, Java, Python RABI. Czyli tak naprawdę tutaj z zaletą API. Tu już oczywiście widzisz na samym początku zaletę tego narzędzia, że możesz. Używać różnych języków programowania. Czyli tu masz napisany jakiś test przykładowo w dowolnym języku programowania. No i następnie jest wysyłane stosowne żądanie do serwera Appium. Po stronie serwera to jest oczywiście przetwarzane i następnie następuje połączenie z tym fizycznym urządzeniem, czy też na przykład z emulatorem, bo to e, wszystko od tego zależy, czy masz prawdziwe urządzenie, czy też emulator. No ale załóżmy, że, że to jest. E, Fizyczne urządzenie, więc po prostu łączymy się i zostanie tutaj wykonana odpowiednia komenda, która została oczywiście w tym oto miejscu napisana. Czyli tutaj po prostu nastąpi kliknięcie na jakiś na przykład przycisk, albo sprawdzenie, czy w danym miejscu znajduje się jakiś tekst. Cel Appium, no to przede wszystkim właśnie automatyzacja testów przy użyciu dowolnego języka programowania, no i oczywiście urządzenie. Użycie dowolnego frameworka testującego. E, oczywiście, ponieważ Appium jest to jakieś, jakieś narzędzie, które się instaluje, no to ma również swoje wymagania. Przede wszystkim musisz mieć zainstalowaną Java wersję 7 lub nowszą. I konkretnie tutaj chodzi o Java Development Kit, to musisz mieć zainstalowane. Następnie Android SDK API 17 lub nowszy. No, i teraz zapewne ten zapis, który jest tutaj za dużo tobie nie mówi. No, ja to rozumiem oczywiście, bo teraz nie będę tego omawiał. Najlepiej będzie, jeżeli zobaczysz to w późniejszych lekcjach na przykładzie. I to wtedy będzie dla Ciebie na pewno zrozumiałe. Teraz na tą chwilę powinienś tylko i wyłącznie zapamiętać, że jest właśnie takie wymaganie minimalne, czyli API 17. E, idziemy dalej. Oczywiście jest również konieczne posiadanie Android Virtual Device lub też urządzenia podłączonego do komputera za pomocą USB z systemem Android. E, czyli jeżeli nie masz fizycznego urządzenia z systemem Android, no to nie przejmuj się. Możesz sobie również stworzyć własny emulator i na tym emulatorze też to wszystko e, sprawdzać. E, zalety. To tak, jak już wspominałem, czyli możesz sprawdzać na systemie Android lub iOS, i mogą to być różne języki programowania, czyli C Sharp, Java, Python i tak dalej. No i oczywiście Appium jest rozszerzeniem biblioteki WebDriver, dzięki czemu dodajesz po prostu do swojego testu dodatkowe komendy, czyli twój test będzie miał dodatkowe możliwości. To są oczywiście zalety tego narzędzia. No i w zasadzie, skoro mamy już powiedziane. Mam już przedstawione takie najważniejsze informacje na temat tego narzędzia. To warto byłoby sobie odpowiedzieć na pytanie: No, dobra, wszystko fajnie, ale co mi ten kurs da? Co ja fizycznie będę potrafił zrobić po tym kursie? No, przede wszystkim dowiesz się, jak automatyzować testy stron WWW na urządzeniach systemu Android oraz aplikacje, które są pisane na Android poznasz również narzędzia niezbędne do tworzenia takich testów no ale oczywiście oprócz takich narzędzi obowiązkowych to przydadzą się również takie narzędzia pomocnicze które na pewno ułatwią Tobie pracę ja będę chciał je tutaj Tobie przedstawić czy zarekomendować oczywiście nie musisz ich używać ale ja oczywiście je polecam Nauczysz się także konfigurować urządzenie mobilne oraz dowiesz się, jak przygotować krok po kroku, oczywiście projekt, który umożliwi wykonanie takich testów, które, które, o których przed chwilą powiedziałem. Dowiesz się także, jak na szybko wykonać testy wyglądu strony, gdy nie ma czasu na automatyzację, albo też na przykład nie posiadasz prawdziwego urządzenia. Na pewno nie raz spotkałeś się z taką sytuacją, że została stworzona jakaś strona internetowa, no i na przykład ktoś nie pomyślał, a zaraz dobrze byłoby to przetestować na przykład na jakimś tablecie czy na jakimś telefonie czy ta strona się w ogóle poprawnie wyświetla no ale oczywiście okazuje się wtedy że za bardzo nie ma czasu i trzeba coś na szybko zrobić, a to właśnie pokażę tobie taki dość szybki sposób na poradzenie sobie z taką sytuacją dowiesz się oczywiście także jak zautomatyzować testy stron www i aplikacji na emulatorze jeżeli nie posiadasz fizycznego urządzenia no i oczywiście jeżeli już mówimy o testach na emulatorze, no to warto by było też, abyś dowiedział się, jak ten emulator skonfigurować i co na nim potrzeba e, zainstalować. E, no i oczywiście w trakcie gdzieś tam wyjdzie wiele, wiele więcej informacji, które też na pewno się Tobie przydadzą. Ok, czyli to by było wszystko, jeśli chodzi o naszą prezentację, więc ją możemy tutaj e, zamknąć. I na koniec e, chciałbym jeszcze Tobie powiedzieć taką jedną. Myślę dość ważną kwestię dla siebie, mianowicie jak będzie, jaki będzie plan tego kursu? Na pewno będę chciał go podzielić na dwie części. Pierwsza część no, to będzie oczywiście testy na prawdziwym urządzeniu, a druga część to będzie poświęcona, będzie poświęcona testom na emulatorze. I teraz tak. Pierwszą część dodatkowo jeszcze będę chciał podzielić na y, trzy części, czyli będzie to oczywiście instalacja wszystkiego, co niezbędne na y, telefonie, żeby można było w ogóle uruchamiać jakiekolwiek testy. Potem pokażę, jak taki, y, jak wykonać taki test automatyczny na przeglądarce Google Chrome w telefonie, a potem na sam koniec, jak testować, Aplikacje mobilne, które są pisane właśnie na y, Androida. I teraz, w momencie, kiedy tą część zakończymy, to przejdziemy do części drugiej, która będzie mniej więcej tak samo podzielona, y, czyli pokaże tobie, jak stworzyć emulator, y, potem jak na emulatorze uruchomić y, testy jakiejś tam aplikacji, którą sobie zainstalujemy, no i potem na koniec y, testy automatyczne stron y, www na przeglądarce zainstalowanej na Emulatorze. I teraz jeszcze na koniec taka jedna bardzo ważna kwestia. Może się pojawić takie pytanie: No, dobra, ja nie posiadam żadnych podstaw dotyczących selenium, i czy w takim razie mogę kupić ten kurs? No oczywiście, jak najbardziej możesz kupić ten kurs, prawda, ale ze zrozumieniem pewnych zagadnień możesz mieć problemy, gdyż ja pewne elementy omawiam dość pobieżnie. Powierzchnie omawiam dlatego, że były one wyjaśnione w wideokursie poświęconym Selenium, tak dokładnie. Więc, mając wiedzę z tego wcześniejszego wideokursu, będzie Tobie dużo łatwiej zrozumieć to, co się tutaj dzieje. Bo tutaj chciałem się skupić tak naprawdę na najistotniejszej kwestii, na automatyzacji testów, na urządzeniach systemem Android, no i to jest tak naprawdę najistotniejsze tutaj. A pewne kwestie są tam szerzej omówione. Także. Decyzja jak najbardziej należy do Ciebie. Możesz uzupełnić podsta podstawową wiedzę na temat selenium, czy to z mojego wcześniejszego wideokursu, czy z internetu. To nie ma tak naprawdę znaczenia, ale ja oczywiście rekomenduję, żebyś miał przynajmniej te podstawowe wiadomości na temat e, selenium. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o tą lekcję. Dziękuję bardzo za uwagę, no i zapraszam do kolejnych lekcji.